Witamy w Kowarach. Kowary położone u stóp Karkonoszy to miasto niezwykłe. Ze swoją bogatą historią i tradycjami jest doskonałym miejscem na kilkudniową wycieczkę. W trakcie pobytu tutaj, oprócz licznych zabytków i uczestnictwa w wydarzeniach, proponujemy podróż po górniczej historii Kowar. Przystanek pierwszy. Kowarska Starówka. Jesteśmy na starówce miasta Kowar, starówce, po której warto się przespacerować, tym bardziej, że od pewnego czasu wyłączona z ruchu kołowego. Sam spacer to spacer pomiędzy barokowymi i rokokowymi kamienicami. Piękno tych kamienic to oczywiście zasługa bogactwa tego miasta, bogactwo, które powstało dzięki górnictwu i dzięki tkactwu. Będąc na kowarskiej starówce, na pierwszy rzut oka można nie zauważyć bogatej, górniczej spuścizny miasta. Wystarczy się jednak dobrze przyjrzeć, a w zasadzie wsłuchać. Hejnał Kowar to stukot kowalskiego młota, który podkreśla górnicze tradycje miasta. Herb miasta podkreśla wagę kowalstwa. Kościół parafialny z konikiem na wieży. Kamieniczki, świadczące o dawnej świetności miasta. Stąd wyruszamy w podróż szlakiem kowarskiego górnictwa. Starówka obejmuje obszar ścisłego centrum miasta. Składa się z ciągów zabytkowych kamienic, które powstały pod wpływem typowego budownictwa propagandowego na Śląsku na przełomie XVIII i XIX wieku. Najciekawsze i najbardziej stylowe budynki stoją przy ulicy 1 Maja. Choć kilka z nich wciąż zachowało barokowy układ i rokokową fasadę, to większość z nich zbudowano w stylu klasycystycznym. Już od ponad 200 lat cieszą oczy swoją zrównoważoną kompozycją i harmonijnymi proporcjami. Najciekawsze fragmenty kowarskiej starówki zostały wyłączone z ruchu kołowego i stanowią dziś urokliwy deptak miejski, po którym w słoneczny dzień przechadzają się zarówno mieszkańcy Kowar, jak i odpoczywający tu turyści. Koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce w samo południe, kiedy starówkę wypełniają dźwięki hejnału, płynące z wieży kościoła parafialnego. Uważny słuchacz odnajdzie wśród nich stukot kowalskiego młota, symbolizującego 5 wieków historii i tradycji górniczej Kowar. Przystanek drugi. Ratusz. Serce miasta to oczywiście ratusz. Ratusz klasycyczny wykonany w XVIII wieku. Wewnątrz można obejrzeć interesującą polichromię, przedstawiającą to, czym żyło kiedyś miasto. Górnictwo, tkactwo, jak i również turystykę. Najpiękniejszym budynkiem kowarskiej starówki od początku swojego istnienia był ratusz. Siedziba władz miejskich została wzniesiona według projektu znanego niemieckiego architekta Christiana Schulza w latach 1786-1789. Jego zabytkowe walory i dbałość o architektoniczne detale czynią go jednym z ładniejszych budynków użyteczności publicznej na Dolnym Śląsku. Warto wejść do środka. W holu ratusza podziwiać można interesującą polichromię wraz z herbem Kowar z czasów, gdy stało się ono dzięki Fryderykowi Wielkiemu wolnym miastem królewskim. Najciekawsze pomieszczenie znajduje się jednak piętro wyżej. Sala obrad Rady Miejskiej ma nietypowy owalny kształt, a na jej suficie przedstawiono alegoryczne wizje tego, z czego od wieków Kowary słynęły – górnictwa, kowalstwa, tkactwa i turystyki. Przystanek trzeci – Dom Tradycji. Spacerując po Kowarach, będą Państwo mieli możliwość rozpoznania najważniejszych zabytków, gdyż przy każdym z nich znajduje się taki oto kamień. W samym centrum miasta, przy ulicy Górniczej, w niepozornej kamieniczce, gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia Miłośników Kowar, od kilku miesięcy otwarto Dom Tradycji Miasta. Jesteśmy przy Domem Tradycji Miasta Kowar. To jest w tym budynku, jest się również Stowarzyszenie Miłośników Kowar. I na pierwszym piętrze jest wystawa Górnictwo Kowarskie. Zapraszamy do jego zwiedzania. To zapraszamy do środka na obejrzenie wystawy.
jesteśmy w domu tradycji Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Kowary są starą osadą górniczą, założoną w 1158 roku. Minęło 850 lat tradycji górniczych Kowar i chcemy to pokazać właśnie w salach wystawowych naszego mini muzeum kowarskie. Na tej ścianie przedstawiono portrety prawie wszystkich dyrektorów kopalń i zakładów przemysłowych górniczych kowarskich. Tu jest ich wykaz. Przed wejściem do pomieszczeń wystawowych mamy górnika w ubraniu szybowym z maszyną zwiertarką. Stąd zaczynamy zwiedzanie pomieszczeń wystawowych. Pierwsze będzie pomieszczenie poszukiwania, drugie praca górnicza, trzecie konferencje i inne, na przykład wypoczynek po pracy i również nasi za granicą. W pomieszczeniu poszukiwania mamy stare poszukiwania, które są z kilkuset lat do tyłu i nowe poszukiwania już za XX wieku. To są na planszach pokazane. Są rodzaje wiertniczy z różnych kopalń naszych i nie tylko naszych, również z kopalń miedzi. Są koronki wiertnicze rdzeniowe i bezrdzeniowe. No i ciekawa rzecz, aparatura geofizyczna, którą badano promieniowanie, czyli po odszczale, czy przed odszczalem badano taką aparaturą, czy jest promieniowanie jonizujące, to znaczy, czy jest ruda uranowa. W Kowarach było wykonanych 24 sztormy poszukiwawcze i one tu są pokazane. Na tej ścianie znajdują się dyplomy nagrody państwowej, jakie nasi pracownicy zakładów przemysłowych R1, inżynier Adamski za znalezienie rud miedzi w Zagłębiu Lubińskim i za opracowanie materiałów dotyczących występowania uranu, magister Bareja. Tu są ich dyplomy. Mamy trzy segmenty takiej mapy i to jest ta ciekawostka, mapa geologiczna w języku polskim, niemieckim i czeskim. W drugim pomieszczeniu, praca górnicza, pokazujemy eksponaty i dokumenty czterech kowarskich kopalń, głównych czterech. To była kopalnia Wolność, najstarsza, kopalnia Liczyrzepa, druga, kopalnia Podgórze, już kopalnia uranowa i zakład górniczy Kowary Podgórze jako ostatni zakład górniczy kowarski. Zlikwidowany w 1993 roku, po 850 latach działalności górniczej w Kowarach. Na tej planszy to jest rysunek techniczny szybu rejonu kopalni Hadojów. Na tej planszy mamy najstarszą kopalnię kowarską, kopalnię Wolność. Dokumenty, które tu są pokazane, są 1920 roku. Na tym eksponacie, obok rudy żelaza, jest wiertarka górnicza, ciężka wiertarka. Waga jest ponad 18 kg, w związku z tym pracuje z podpórki, która jest wykonana. Na tych planszach są, to jest mapa kopalni Podgórze, ale również są ludzie z kopalni Podgórze, i są dokumenty tych ludzi. W gablotach na przykład jest dokument legitymacja inżyniera Babniekiewicza, który był pierwszym inżynierem polskim na wysokim stanowisku, bo wcześniej stanowiska wyższe zajmowali Rosjanie. Teraz jesteśmy w pomieszczeniu konferencji i wypoczynek. Na tej planszy pokazujemy dwie konferencje. Pierwszą, która była w 1960 roku, to była konferencja polsko-jugosławiańska i ostatnią, która była w 2009 roku, to była konferencja polsko-czeska. Ostatnią pracą górniczą w Kowarach było przygotowanie trasy turystycznej w sztormie 19A. Tu właśnie mamy na tej planszy tą trasę turystyczną, która była wybudowana w 1999, a oddana do użytku w 2000 roku. I tu mamy zdjęcia również z tego, co się dzieje wewnątrz na tej trasie turystycznej w sztolnie Kowary.
Nasi inżynierowie i technicy zakładów przymusowych R1 czy skopeń urodowych pracowali na całym świecie. Tu na tej planszy mamy pokazane właśnie naszych w Mongolii, w Wietnamie, w Algierii i we Francji. Przystanek czwarty. Osiedle górnicze i dom kultury. W samym centrum osiedla górniczego znajduje się monumentalny gmach Domu Kultury. Domu Kultury, który powstał w latach 50., jak i całe to osiedle, w czasach, kiedy miasto przeżywało okres prosperity w związku z rozwojem górnictwa uranu w pobliskich górach. Obok Domu Kultury znajduje się pomnik pamięci narodowej, pamięci tych, którzy zginęli tutaj w czasie II wojny światowej, między innymi więźniów obozu Gross Rosen z siedzibą w Bukowcu. Monumentalny budynek Domu Kultury bez trudu odnaleźć można w samym centrum osiedla górniczego. Jego wejścia strzegą dwa kamienne posągi górnika i hutnika. Ten potężny gmach o gabarytach rzadko spotykanych w mieście wielkości Kowar zbudowano na początku lat 50. XX wieku w stylu socrealistycznym. Jest pamiątką i pozostałością po latach prosperity związanych z wydobyciem w kowarskich kopalniach rud uranowych. Dziś stanowi siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki. W środku, oprócz czytelni, sal wystawowych i pracowni, podziwiać można widowiskową aulę, której ściany ozdabiają płaskorzeźby Antoniego Mela o tematyce górniczej. Przystanek piąty. Kowary górne i podgórze. To tu, u podnóża góry Rudnik, od wieków prowadzono wydobycie początkowo rud żelaza, a później rud uranu. Według podań w 1148 roku waloński gwarek Laurentius Angelus dokonał na zboczy góry Rudnik odkrycia rudy żelaza. Wkrótce w dolinie rzeki Jedlice zaroiło się od dymarek i kuźni. W 1513 roku król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk nadał Kowarom prawa miejskie. W XVI wieku miasto obok Świdnicy i Wrocławia było najważniejszym centrum przemysłu żelaznego na Dolnym Śląsku. Wiek XX znów w Kowarach należał do górnictwa. Po I wojnie światowej krótko kontynuowano wydobycie rud żelaza, a następnie na przełomie lat 40. i 50. rozpoczęto wydobycie rud uranu. Po II wojnie światowej miasto rozwijało się głównie w oparciu o działalność kopalni i zakładów R1. Rozpuszczony w gorącej magmie przeciskał się uran wraz z nią do skorupy ziemskiej. Tu zetknął się z innym żywiołem, wodą głębinową. Porywała ona z zastygłej magmy drobne zawiesiny uranu i odkładała je w szczelinach i pęknięciach skalnych. Na naszych ziemiach działo się to około 200 milionów lat temu. Często jednak rzeki i strumienie kruszyły i rozmywały te złoża i osadzały je na dnie zbiorników wodnych. I tam także poszukujemy dziś uranu. Tymczasem własnymi drogami chodzą ekipy specjalistów radiohydrogeologii. A może to źródełko sączące się kropla po kropli ze skały? Pobrana woda po zbadaniu jej na miejscu będzie jeszcze poddana szczegółowej analizie w laboratorium. Emanometr wykryje jego obecność. Trzeba sprawdzić tę bryłkę w różny sposób. Pod mikroskopem. Zdradzi naukowcom, jakie jeszcze pierwiastki towarzyszące uranowi zawiera próbka. Rozrywać je wybuchami. I wiercić w nich otwory, by pobrać z głębokich warstw tak zwane rdzenie kontrolne. Tylko one pozwolą z całą pewnością stwierdzić, co kryje Ziemia w swym wnętrzu. I wreszcie kopalnia. Setki milionów lat temu zawędrował w te skały uran.
Dziś wydobyty przez górnika uda się na nową wędrówkę. Pyły w urobisku opadły. Można ładować rudę na wózki. Naturalnie należy zbadać siłę promieniowania. Im większa, tym więcej uranu zawiera ruda. Powędruje ona z kopalni do dalszej przeróbki. W przyszłości, gdy większość naszego węgla będzie pochłaniała chemia, uran z polskiej ziemi da nam światło, ciepło i siłę. Przystanek szósty. Podziemna trasa turystyczna i inhalatorium. Sztolnią w Kowarach zainteresowano się w roku 1967. Powstała wówczas koncepcja zaadaptowania sztolni na zbiorowe inhalatorium. Z pomocą lekarzom przyszli górnicy, wykonując roboty zabezpieczające w sztolni i w sąsiadujących wyrobiskach. Równolegle prowadzono prace głównie nad zawartością radonu i właściwościami powietrza i wód radoczynnych występujących pod ziemiach. Pracownicy zakładu doświadczalnego Hydromech Politechniki Wrocławskiej opracowali projekt techniczny wentylacji sztolni, ogrzewania i wzbogacania powietrza w radon występujący w dużych ilościach w sztolni. I w ten sposób, bez większego rozgłosu, powstał nowy zakład leczniczy, inhalatorium w dawnej sztolni w Kowarach. Od maja w 1975 roku z kuracji w sztolni korzysta w każdym 24-dniowym turnusie grupa złożona z 30 kuracjuszy. Równocześnie prowadzone są w dalszym ciągu szczegółowe badania właściwości leczniczych w sztolni oraz skuteczności dotychczasowych zabiegów. Potwierdziły one początkowe przewidywania o niezwykle cennych walorach kowarskiego inhalatorium, w którym leczy się z pozytywnymi wynikami chorych na choroby reumatyczne, gośćce, zaburzenia krążenia obwodowego, zaburzenia hormonalne, alergie oraz wszelkie zmiany pourazowe układu kostnego. W związku z właściwościami leczniczymi sztolni kowarskiej zapadła decyzja o udostępnienie dla chorych drugiej sztolni sąsiadującej z już wykorzystywaną. Witamy serdecznie wszystkich w Jeleniej Strudze, w dolinie, w której w zboczach Góry Sulicy możemy znaleźć liczne sztolnie. Jedna z nich to ta, która znajduje się za moimi plecami. Jest to trasa turystyczna licząca ponad 1000 metrów, gdzie można zapoznać się z historią, ale również i legendami tego miejsca. Pod tą nazwą kryje się atrakcyjna podziemna trasa turystyczna licząca około 1200 metrów chodników, komór i gród we wnętrzu góry Sulica, wznoszącej się nad najwyżej położonym kowarskim osiedlem Podgórzem. Witam wszystkich w kowarskich sztolniach w skarbcu Walonów. Tutaj właśnie znajduje się główny skarbiec z wieloma kamieniami szlachetnymi. Warto tutaj naprawdę przyjechać, pooglądać to wszystko i zapraszam kawałek dalej. Jak w każdej kopalni, naszą wycieczkę zaczniemy sobie tutaj właśnie od takiego pomieszczenia zwanego markownią, lampownią, maskownią. Każdy górnik przychodzący do pracy musiał najpierw wziąć ze sobą markę, czyli znaczek z numerkiem. Oprócz tego górnicy brali latarki i aparaty ucieczkowe, czyli specjalne maski do oddychania. Dopiero z takimi sprzętami górnik miał prawo zejść do pracy pod ziemię. Tutaj mamy takie źródełko, z którego wypływa woda. Woda ta jest to woda radoczynna, nasączona gazem szlachetnym radonem, który powstaje z uranu, który wszędzie się tutaj unosi. Woda ta ma właściwości lecznicze. Ja powiem krótko o tych właściwościach. My ją nazywamy potencjałką. Kamienie, które tutaj posiadamy, pochodzą ze zbiorów Sudeckiego Bractwa Walońskiego. Tutaj za mną mamy kryształy górskie, kwarce. Większość z nich pochodzi z kopalni kwarcu Stanisław w Górach Izerskich, tutaj całkiem niedaleko. No mamy tu jeszcze tutaj trochę ametystów, trochę agatów. Wszystko w większości zbierane właśnie tutaj w okolicznych górkach. Tak staraliśmy się pozbierać kamienie, które pochodzą tutaj właśnie z Karkonoszy i okolic. Tutaj mamy wagonik do wywozu urobku. U nas co prawda były używane troszeczkę inne, bo u nas były pchane ręcznie. Ale ten akurat pochodzi tutaj całkiem niedaleko, z kopalni z Wałbrzycha. Postawiliśmy to na pamiątkę. Tutaj już jak widać zwykła skała, także to promieniowanie jest zdecydowanie mniejsze, ale i tak wszyscy uważają, że tutaj to promieniowanie w naszej sztolni nie jest większe niż tak zwane promieniowanie tła. Tutaj mamy naszą komorę laborantów. Laboranci to byli ludkowie, którzy tak jak Walończycy chodzili po górach, tylko laboranci mieli troszeczkę inne cele.
Oni zbierali różne zioła, różne rośliny lecznicze i robili z nich lekarstwa. No tak się dziwnie składało, że większość z tych lekarstw miała postać płynną, były nazywane nalewkami, ale taka to była tradycja wtedy. W sztolniach zgromadzono w niej eksponaty z podziemnego świata legend, tajemnic i historii, związanej przez blisko 700 lat z poszukiwaniami kruszców, minerałów oraz wydobywaniem rudy żelaza i uranu. W sztolniach przyjrzeć się można ciężkiej pracy górników, prześledzić rytm pozyskiwania i transportu urobku, a także doświadczyć emocji, które nieodłącznie towarzyszą pracy w kopalni. W skarbcu Walonów na własne oczy zobaczymy skarby, które kryje ziemia. W kapliczce świętej Barbary oddamy się rozmyślaniom nad niesamowitością podziemnego świata. A przy odrobinie szczęścia w komorze laborantów spotkamy zielarzy przygotowujących uzdrawiające mikstury z karkonoskich ziół. W przedsionku Tartaru znajdziemy drzwi, których, jak głosi legenda, lepiej nie otwierać. Można również spróbować potencjałki, wody, którą jako dar natury dla kowarskich gwarków pozostawił w sztolniach sam mityczny Priam. Kowary zapraszają przez cały rok, zarówno wiosną, latem, jesienią, jak i zimą. Na turystów czekają tu gościnni mieszkańcy, wspaniałe atrakcje turystyczno-historyczne i tajemnicze przeżycia w podziemiach Karkonoszy. Bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego pięknie położonego miasta. Zachęcam do zwiedzania podziemnej trasy turystycznej, która znajduje się w byłej sztolni poszukiwawczej dawnych zakładów R1. Trasa jest bardzo atrakcyjna, wynosi około 1,5 km i około godziny 20 można spędzić miły czas.